Słuchajcie, jak się wybieracie na wakacje i chcecie ze sobą zabrać łódkę, to co zawsze myślicie? Dodatkowa naczepa, hak w samochodzie, noudręka. A ja wam pokażę, że można to wszystko przywieźć o w takim kombiku. Dodajmy, że nie jest to kajak czy ponton, a żaglowy katamaran. Robię to pierwszy raz i mam nadzieję, że tak jak producenci powiedzieli, składa się to szybko i bardzo łatwo. W zestawie jest porządna pompka, którą nabija się te dwa banany w 5 minut. Teraz trzeba zmontować żagiel i maszt. Maszt zrobiony z włókna. Lekki. No i musi być mocny. By zmieścił się do torby, podzielono go na 3 kawałki. Teraz trzeba go wsunąć w maszt i gotowe. Dawid robi to sprawnie, niczym stary wilk morski. No, składanie mi idzie całkiem dobrze, ale pływanie to nie obiecuję wam, bo jeszcze nigdy nie pływałem nawet malusieńką łódką z żaglem. Ale ja lubię wyzwania. Podoba się? Oj, będzie zabawa, co? A pierwszy test, czyli składanie, no po prostu bajka, powiem wam bajka, 20 minut. Dla mnie najgorsze, co było, to tylko pompowanie, a tak, pierwszy raz nie patrzyłem nawet w instrukcję. Wszystko bardzo, bardzo łatwo mi poszło. Jestem gotowy, nie? Tylko muszę się przebrać i... No i zobaczymy, jak będę pływał. Konstruktorzy tego sprzętu postawili wagę właśnie na niską wagę, stale ulepszając konstrukcję od 2018 roku. To najnowsze wcielenie tej dmuchanej żaglówki. Cała konstrukcja jest bardzo lekka. Ale wiadomo, no przydałoby się, żeby jeszcze jedna osoba mi pomogła. Ale jak nie ma tej drugiej osoby, to też dacie radę. Okej, zaczynamy ten sprawdzian. Na szczęście dwa osobne kadłuby to dwie osobne komory. Nawet jeśli jedna się przebije, jachcik nie pójdzie na dno. A Dawid jakoś dokuśtyka do brzegu. Jest dobrze! To jest dobre! Wiatru mi teraz brakuje! Zobaczcie to, żadnej filozofii. Gdzie chcę? Tu? Płynę w prawo. Tak? Płynę w lewo, byle tylko chwycić wiatr. Zobaczcie, jak pięknie. Mała łódka z bardzo małym zanurzeniem. Na takim małym akwenie w Siemiatyczach śmiało można pływać. Jak na pierwszy raz na żaglu, rzeczywiście idzie Dawidowi nieźle. Na trampolinie pomiędzy kadłubami, jak widać, dwie osoby zmieszczą się bez problemu. I wcale nie muszą to być wychudzone szczupaki. Kurczę, taki sprzęt, chowacie do bagażnika, nie potrzebujecie haków, nie potrzebujecie przyczepek, naczepek, wystarczy kombik, do którego wsadzicie jeszcze swoje rzeczy, namioty, pierdoły, takie coś rozkładacie w 20 minut, jak macie 18 tysięcy złotych i nie macie problemu wydać na takie cacko, żeby miło się bawić na przykład ze swoją żoną na tym sprzęcie, to moim zdaniem wow, tak jak dla mnie, człowieka, który kocha naturę, idealne. Wyższość nad kajakiem czy pontonem jest taka, że tu nie trzeba wiosłować. Gdy złapie się wiatr, można sobie leżeć, nawet do góry brzuchem.